pomyśleliśmy, że z tej okazji możemy pokazać nasze koty mieszkańcom w centrum, gdzie jest łatwiejszy dojazd, gdzie może miłośników kotów nie przerażają też te 300 psów, no 300-280 psów, które jest tu koło. I no na pewno jest łatwiejszy dojazd. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Od godziny 11 od razu już byli ludzie i cały czas mamy ludzi. Jest zainteresowanie naszymi kotami. Prawdopodobnie Kropek pójdzie do adopcji, być może Błażej, bo spodobał się. Idzie to ładne, kisiunio, o, jak jeżeli będzie zainteresowanie naszymi kotami, to stworzymy w mieście taki punkt adopcji kotów. Koty żyją długo, więc opieka to nie będzie rok, dwa, tylko trzeba się liczyć z tym, że to już będzie trzeba się kotkiem zająć. Trzeba do adopcji mieć transporterek osobiste. Opłata adopcyjna jest od 30 do 40 zł, zależy od wieku kotka. Koty są wysterylizowane, wykastrowane, zaszczepione. Jeżeli to jest zbyt mały kot na sterylizację czy kastrację, to i tak ona będzie odbywała się na koszt miasta od 2012 roku. No jak długo. No i nikt się nie pytał. Taka drobniutka, malutka, ona w ogóle taka jest mniejsza, ale cudowna. Ale widać, że jest czas. Tak. Lubi się wspinać, lubi łazić, fajnie. Troszkę chyba się boi, co? Czy nie? No. Powiedz, już mam dosyć, już tu siedzę, nie? Ojej. Się nie ma jak pomoc. No wszystkie już raz zmęczone, tak. 11 tutaj siedzą, pozują, nie? Idź się, dziecia. Są, mają ten taki swój jakby pokoik, nie? Nie są w klatkach, są mają ten bieg i tak dalej. No właśnie mówiłam, że koty mają dużo lepiej niż psy, no. Ale to dobrze, fajnie. Więcej miejsca, więcej atrakcji, ale też dużo gorzej znoszą psy. No. Kropek? No, największe zainteresowanie jest pan z takim dużym brzuchem, tak by powiedział. To jest nie dla niego kot. Ale niektóre koty są takie duże, nie? Po prostu są. Jakieś miałam takiego też. Kropek! Kropek, no weź się uśmiechnij. No, no. Właśnie, chodź to, chodź to.